kolejny turniej. I w kolejnym turnieju, w finale, jest Moon. Forma niesamowita tego zawodnika. No ale pokonał tutaj Lyna przede wszystkim, żeby zagrać w tych finałach. Więc naprawdę wykonał dobrą robotę. Pokonanie Lyna nie jest prostym zadaniem. Nieważne, czy macie przewagę w matchupie, dlatego że rasa sobie radzi troszeczkę lepiej, czy nie macie tej przewagi. Tak czy siak, pokonanie takiego zawodnika jest nie lada wyczynem. Dobrze. Czego możemy się spodziewać, kurczę, od strony... O, już jakaś pauza od Moona. Pauza. No, jakaś dłuższa przerwa. Dobra, jest! Wrócił Moon. Dobrze, szybko przewinął tam dzieciaka. Kaszka zagotowana. Młody już jęczeć nie powinien. Moon chyba trójkę dzieci ma, jeżeli dobrze pamiętam. Dwójkę albo trójkę. Dobrze, jakiego bohatera tutaj możemy się spodziewać od Moona? Tego, jest! Demon Hunter. Drugi czasem Kotege chyba jest grany, albo Panda, albo Naga, no nie wiem, zobaczymy. Totalnie ciężko powiedzieć, czego tutaj się można spodziewać w tym matchupie. Oczywiście od Undeada mamy zagranego Dekacza. Tutaj raczej na Elfa ciężko zagrać jakiegoś innego bohatera niż DK. Zaraz zobaczymy, jak tu wyjdzie to creepowanie, to wszystko. Creepowanie za pomocą drzewca. Akolita będzie próbował zrobić last hita. Nie! Akolita, patrzcie. Top, ładne body bloki. Czy uda się Demon Hunter? I tak. Ładnie, dobrze. Moon counterplay. Bardzo ładnie. Szpony ataku plus 4. Dekacz, patrzcie. Pyk! Storm Shield na dekacza i szybsze creepowanko. Dobrze, Dekacz nie dobił sobie żadnego mobka. Łuczniczka chyba dobiła tutaj właśnie przed chwilą trolla. Demon Hunter, patrzcie, już biegnie pokrzyżować tutaj plany Dekacza, żeby nie mógł bić sobie drugiego poziomu. Tak jest, już na niego czeka, już jest przygotowany. Może da mu się nawet specjalnie otoczyć. Jest Immolation, czy będzie Mana Burn? Raczej tak. Jest tak, jest Mana Burn. Czy to było specjalnie? Czy mu się dał specjalnie otoczyć? Tak, specjalnie, patrzcie. Dobrze, tak jak mówiłem, specjalnie. Demon Hunter, dobra robota tutaj została wykonana. Dekacz, no, tylko mana na jednego coila. Trzeba uważać. Szkielety wysadzone. Bardzo ładnie. Jeden i drugi zawodnik już sobie robią te dwa. Widzimy. Drzewo życia.
Nekropolia. Wróg zaatakował wojska gracza. Nice. Ach, nie udało się Mana Berna zrobić. Dzięki czemu Dekacz był w stanie użyć Coila, dobić moba, wbić drugi poziom. Owca demonów musi uważać. W momentu jak już Undead nieumarły ma Unholy Aurę, troszeczkę ciężej jest tutaj otoczyć jednostki, złapać i tak dalej. Kolejny pierścień dla Dekacza, który swoją drogą po raz kolejny sprzedał zwój portalu. Czy uda się złapać tego gula? Chyba tak. Ale czy będzie... Nie uda się. Nawet gdyby się udało, to i tak nie zginął. Nie, od maksa ataku by zginął. Dobra, już teraz nie ma bata. Nice. Dobrze. Jeden i drugi gracz naprawdę widać, że zasłużyli na to, żeby grać w finałach. Łuczniczki, jakaś tutaj rotacja jest robiona, ciekawa. Cztery łuczniczki w ogóle tutaj są. Mamy stawiany dom łowców, Hunter's Hall. Wisp, który przygotowuje się na wysadzenie w razie czego szkieletów, jeżeli będzie taka możliwość, że będziemy mogli wyciągnąć jakieś przyzwoite value. Wispy tutaj porozstawiane w różnych miejscach. Znaczy to akurat jest drzewiec, nie wisp. Ale tu jeszcze mamy drugiego. Trzeci tutaj sobie skautuje. Bardzo ambitnie bym powiedział. Tutaj do tego podchodzi 120, ale zgarnie naprawdę bardzo dobry przedmiot z tego kampa. Tu można dostać chociażby Sobi Mask. Jakby Undead dostał Sobi Maska, to nie wiem, co zrobiłby Szaty Maga. Szaty Maga też dobry przedmiot, ale lepiej, żeby dostał Szaty Maga Undead, niż żeby dostał Sobi Mask. Więc o tyle dobrze. Dla Moona oczywiście. Cały czas tak naprawdę 120, czyli Orange, czyli Niebieski, czyli Iro. Zależy, jak go kto woli nazywać. Jest zadowolony ze swojego przedmiotu. Wiadomo, Sobi Mask to by było coś wyśmienitego, pięknego. Ale Szaty Maga może być. Mogło być gorzej, na przykład pas siły olbrzyma plus 6 do siły. A tak jak już mówiliśmy, siła niekoniecznie jest statystyką, której chcemy mieć więcej, nawet jeżeli mamy bohatera na siłę. To chyba tylko jedyny bohater, który naprawdę cieszy się tak naprawdę z siły, że jak zdropi item, to ma uśmiech na twarzy, to jest Pitlord, który grany jest pod kliwa. To jest chyba jedyny bohater, który naprawdę jest podekscytowany, kiedy dostaje coś pod siłę. Kolejny snipe kolejnego przedmiotu. Są kolejne szkielety, więc raczej wyjdzie. Moon trzeci poziom, pewnie zdziwiony, cholera jasna, zabrał mi przedmiot. Zesnajpił przedmiot. Niedobrze. Jaki to będzie item? Sobi Mask? Kolejne Szaty Maga, plus 6, to jest plus 12 obrażeń dla Lisza i to jest duży mana regen i nieskończona nowa, która będzie cały czas spamowana dosłownie. 300 many, zobaczmy ile będzie miał many po tym jak otrzyma te wszystkie przedmioty. Wróg zaatakował wojska gracza. Patrzcie jak DK ma mana regen, a jak będzie miał Lisz. 510, patrzcie jaki mana regen ma. Patrzcie jaki mana regen. A jeszcze level up będzie, podskoczy mu inteligencja, jakieś może dodatkowe przedmioty, no. Tu będzie spamowanie nowy, jedna za drugą. Grane mamy niedźwiedzie. Wróg zaatakował wojska grana. Mamy Dryadę, jest Dispel, są upgrade'y. Unholy... Znaczy ten, Frenzy Gule. Shauguli. Jest wykupiony orb, kula splugawienia. Lisz plus 14 do ataku, obrzydliwe, plus 19. Nie wspominając o tym, jak regenerowana jest mana. I jeszcze teraz jak są statuły? Kurczę, belek. Gdyby Lisz mógł zagrać tą... Mana Shielda, którego ma Morska Wiedźma, to na bank by to zrobił w tym przypadku. Kamień Many jeszcze! O mój Boże, ale item dropy, naprawdę, pięknie to wygląda. Nie wiem w jaki sposób tutaj
Będzie próbował wygrać late game Moon, ale to będzie ciężkie. Patrzcie, Lish będzie miał totalnie w nosie to, że jego mana jest spalona. On ma 555 many. Mana regen jest taki, że to jest głowa mała. On ma w nosie to, że dostaje mana Berna. Naprawdę, i jemu to zwisa. O nie, dobra. 50 HP. Dobra. I co? I czy uda się wybronić tego pusha? To jest push, który jest znienawidzony przez elfy, jeżeli chodzi o undeada. Większość undeadów po prostu wygrywa grę puszując bazę elfa z trzema bohaterami, destroyerem, masą guli. Nie, no to po prostu jest GG. Zobaczcie na to. Przyszedł elf. Znaczy, przyszedł undead do elfa i go zabił. Zobaczymy, czy tak będzie. Uwaga, Lish zaraz będzie tam próbował jakąś nowe skastować, nie wyjdzie. Decha uratowany, ale jest taki problem, on nie ma jak sobie zregenerować życia. Ma na w studniach pusto, sucho, nic nie ma. Tutaj jakaś jeszcze kropelka została, 30 punktów many w studni. To nie jest wystarczająco. Kładą się niedźwiedzie, ten niedźwiedź zanim wyjdzie, to tutaj to wszystko zginie, nie ma szans. Tradowanie guli za niedźwiedzie zawsze jest bardzo dobrym, bardzo dobrą rzeczą dla undeada. Mana Bear tutaj na dekacz, ale jego to nie interesuje. Kamień many, ja sobie kliknę, ja będę miał znowu wszystko z powrotem na full. Fokusowany niedźwiedź, trzeba rzucić heal'a na, tutaj na dekacza. Zaraz pewnie Destroyer spróbuje to ściągnąć. Tak jest i trafił, ściągnął. Jak teraz? Nie no, Moon jest martwy, Moon jest martwy. Moon nie żyje. On jest, nawet jeżeli to wybroni, obrażenia, które tutaj dostaje Moon, są za wysokie. To jest GG. O mój Boże, Anden. Jezus Maria. I pamiętajcie o tym, to jest gra finałowa. Tutaj w tym momencie gra elf, który wygrał z Lynem. Colorful grał z Lynem o trzecie miejsce i przegrał 3-1. Więc wyobraźcie sobie, jaka jest różnica między tymi elfami. A i tak czy siak przyszedł i go zabił. Nie wiem, czy oglądaliście dawno, dawno temu w trawie. Czy tam dawno temu w trawie, już nie wiem, jak się dokładnie nazywało. Tam było chyba... Pff! Jezus Maria. Jezus Maria, undead. O mój Boże. No powiem tak. Wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło w poprzedniej grze, ale dobra. Mamy kolejną mapę. To jest map pick, jeżeli chodzi o to, to Moona, więc prawdopodobnie mapa, na której najlepiej czuje się przeciwko nieumarłym. Może dzięki temu gra będzie wyglądała inaczej, ale muszę przyznać, że to jest trochę niepokojące, że... Kurczę, większość meczy, jakie oglądam elf na undeada, dosłownie połowa tych gier kończy się tym, że undead po prostu robi tego pusha i zabija elfa. To jest bardzo niefajne. Ale zobaczymy. Może coś tam, kurczę, elfy robią nie tak i może tylko na niektórych mapach to da się zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie tutaj na EI, która jest, tak jak mówię, pikiem Moona. Co my tu mamy? Zielony kubeczek został zagrany. Znaczy rogacz, przepraszam. Znaczy keeper. Keeper został zagrany. Czyli opiekun Gaju. Jest łuczniczka, czyli nie mamy już granego Demon Huntera. Z drugiej strony... Z drugiej strony mamy tutaj Rycerza Śmierci. No i znowu będzie prawdopodobnie sprzedane TP. Jaki pierwszy przedmiot? Szpony ataku. Moon z pewnością
zadowolony, troszkę lepiej niż w grze poprzedniej. Wiecie, co mi się wydaje? Że ten push, który był zagrany teraz w poprzedniej grze przez tego, przez 120, to samo robi Happy, ale oni to robią zawsze, kiedy grają przeciwko DH. Więc zobaczymy, znaczy to jest mapa przede wszystkim, na której już widzimy, będzie grana Fast Expa, jeżeli chodzi tutaj o 120. Ale zobaczymy później na innych mapach, czy kiedy będzie zagrana Koza, czy też będzie grany ten push. Bo mi się wydaje, że to jest push, który jest celowany właśnie w Demon Huntera. Tak przynajmniej, no wydaje mi się. Ohoho, dobrze. Moon wie co się tutaj święci, co się szykuje. Dwa wispy, które będą tutaj potrzebne do tego, żeby wysadzić tutaj tą ziemię, wysadzić, znaczy zdispelować ziemię i wysadzić szkielety. Ładnie złapany już tutaj jest Akolita, pięknie. Szkoda tego jednego drzewca, który został złapany przez Trapera. Drugi poziom na dekaczu. Tego Ziggurata niestety nie uda się anulować. Wątpię. Co robią tutaj jakieś jednostki? Czy Moon tutaj sobie wysyła jakieś łuczniczki? Tak, biegnie łuczniczka, ale raczej ciężko jej będzie tutaj cokolwiek zrobić. Mamy Huntereski od Moona. Trzecia studnia. Czy może możemy się spodziewać jakiegoś takiego Ninja Towera, czegoś? Kupiony diadem arystokracji przez 120. Szpony ataku. Plus 6 do obrażeń w sumie. Staw. Staw piękny. Tu robił te dwa! Akurat jak zaczął robić te dwa, wskoczył tutaj KTG, zabił Akolitę i zmusił 120 do tego, żeby anulować swój upgrade. Bardzo ładnie. Moon, bardzo dużo tu ugrałeś. Piękny place to był. Już ta gra, tak mi się wydaje, że wygląda lepiej niż poprzednia. Moon sam próbuje sobie zrobić teraz XP. Drzewo życia stawiane jest, no to jest dosyć popularne miejsce, takie w teorii bezpieczne. Huntereski. Może do Huntereska, tu jest druga, okej. Okay. Druga Huntereska, trzecia w produkcji. To, co mnie zastanawia, to jest to, czemu Moon jeszcze nie robi te dwa. Pewnie dlatego, że brakuje złota, Sherlocku. Oho, wykupione jednostki. Przez 120. Priest, bardzo ważny ten Priest. Jeżeli zginie, to będzie tragedia. Jeżeli zostanie uratowany, to będzie super. Nie, ginie, ginie. Szkoda go. To Wisior Energii. Bardzo dobry przedmiot później w late game dla Undeada. Oho, czy mamy Dusta? Nie ma Dusta, więc spokojnie. Huntereska sobie poradzi, na to trzeba uważać. Niestety nie ma Ruta, żeby tutaj próbować. O nie, Basza dostała! O Jezus, dwie to jest... O mój Boże. Ojej. Ojej, Coil. O mój Boże. O mój Boże. Jezus Maria. Bohater wykupiony w tawernie. Dwie huntereski. Bohater. O mój Boże. Go map 3. Moon. Cóż za tragedia. Ale to, że Moon nie użył TP? Zdziwiony jestem i to bardzo. Ohoho, gdzieś Staffa robił kozioł i nie wyszło. Teka sprzedał wisior energii. Dokładnie tak. Koza, co ty tutaj teraz zrobisz? Kurczę, Moon, jaki ty masz teraz plan na grę? Ja nie wiem, jak można nie stiltować generalnie po takim czymś. Strata dwóch Hunteresek. Czekajcie, czy jego archerka też zginęła? Aha, jeszcze łuczniczka. Nie zapominaj o łuczniczce, panie Michale. Tak, czyli zginęła koza, zginęła łuczniczka, zginęły dwie huntereski. Zginął bohater. Nie wiem, jak Moon chce skombekować do tej gry. Nie mam bladego pojęcia. Nie zdziwię się, jeżeli teraz by próbował grać jakieś mazgargi, tak na marginesie 120. Jego dekacz ma już prawie czwarty poziom. Wróg zaatakował wojska. Nie mam pojęcia. Będzie próba tutaj spuszowania.
kopalni złota, ale jest rubiańska wieża, która pomoże się tutaj troszeczkę. Oho, jest jakiś ninja tower, ale zanim on się tutaj wybuduje, to puści i puści nam korzenie i zakwitnie, to minie sporo czasu. To nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Nie. I dispel. EZ. To nie ma prawa wyjść. Chciałem tylko przypomnieć, że ta mapa była wybrana przez Moona, więc Moon chciał tu grać. Ta gra to jedna wielka katastrofa. Ten kolega, zanim zapuści korzenie i zakwitnie, to minie tyle czasu, że to jest głowa mała. Giną jak... Nie no, troll zginął jeden... Zginęły trolle, to tam nie ma katastrofy, nie? Tym bardziej, że te trolle zostały strajdowane za hunterski, nie? Więc trade jak najbardziej jest dobry. Nie zginął żaden akolita, więc ekonomia nie otrzymała żadnych obrażeń. Jest robiony drugi narubiański tower. O, kolega zakwitł. Teraz tylko trzeba się wykorzenić, podejść trochę bliżej. O, akolita. Ładny mikro, ale ginie. Dobry snipe. Huntereska. O, ho, ho, ucieknie. Błagam, tym razem zrób TP, jak będziesz musiał. Dobra, nie dostał slowa. No i ta wieża tutaj nic nie zdziała. Nic nie zdziała raczej. Gule jeszcze na wypadek do pomocy. Moon szybka. Regeneracja życia, regeneracja many. Tutaj trzeba uważać tego akolite. Jest coil uratowany. Trzeba było coilować. Prawie piąty poziom na rycerzu śmierci. Jest grana druga krypta. Jest grany lisz. KTG na środku mapy gdzieś coś biega. Tutaj jakieś huntereski, jakiś błotny golem, jakiś berserker. Czają się, myślą, można wskoczyć, coś zabić, czy nie? No niekoniecznie, jest tu bohater, jest tu, są tu dwa towery slowujące, więc jest to ciężkie do wykonania. Ale sekundka, chyba jednak jest decyzja. Dajwujemy, wbiegamy, ale są tu góle, są tu dwa towery. To nie będzie takie proste do wykonania. Zaraz dobiegnie lisz tutaj do obrony. Produkowane są gargulce. Rzeźnia. Rzeźnia produkowana, nie to rzeźnia też tutaj jest za chwilę. Huntereska numer 1. Dobranoc. Niestety dobił ją chyba tower, więc nie dostał 120 doświadczenia. Błotny golem jakoś lepiej wygląda, kiedy jest zamrożony. Taki jakiś silniejszy się wydaje. To może do tego, że ten duży skalny golem na szóstym poziomie ma podobne kolory. Zesnajpiony pięknie tutaj berserker. Coraz bliżej piątego poziomu. To jest jedna wielka rzeźnia. Dobicie tego golema oznacza piąty poziom. Dobra, jednak się nie udało go dobić. Jest tutaj już pierwszy gargulec. Co on tu wykombinuje? Lipa, lipa, tak powiem, lipa. Moon, lipa. I piąty poziom? Pyk, level up, idealnie. Pani Moon, lipa. Tak powiem. No niestety w tej grze akurat te dwa błędy, czyli pierwszy huntereski, drugi, tu nieużyte TP. No nie ma co się dziwić, że Moon akurat w tą grę przegrywa. Pierwsze miejsce, jeżeli dobrze pamiętam... Ile otrzymuje? Za pierwsze miejsce zawodnik tutaj dostaje, już wam mówię ile. 1200 dolców za pierwsze miejsce, za drugie miejsce 600. Więc jest trochę różnicy. Biesy, czyli Findy. To jest kwestia czasu. Tutaj tak naprawdę po prostu czekamy na to, żeby Undead zrobił pusha i zabił elfa. Ja nie mam pojęcia. Patrzcie, dopiero ta 3 się kończy. Tutaj już jest czarna cytadela. Jest trzeci poziom pandy niby. Jakoś Lin próbuje, znaczy przepraszam, jakoś Moon próbuje wrócić do gry. Wróg zaatakował. Ale czy to się uda? Wątpię.
Tak, panda powinna mieć piąty poziom, żeby tutaj coś ugrać. Przedmioty też szału nie robią, szczerze mówiąc, na tej pandzie. Wróg oblega nasze miasto. Wróg zaatakował wojska graczy. Fokus na bohatera i Force TP. I Force TP. Czy Moon przypadkiem nie przeczytał czegoś źle? Postawił dwa razy pradrzewca wiatru, tak jakby chciał produkować dużą ilość hipogryfów. Nie wiem, czy tutaj nie doszło do jakiegoś błędu. Tak, ojejej. Ojejej, są produkowane hipogryfy, ale problem jest taki, że tu są tylko dwa gargi. Wróg zaatakował wojska graczy. Tutaj są tylko dwa gargi, panie Moon. Ach. No nie dziwne w sumie, że już te kolejne błędy. Po takim czymś to jest w ogóle niesamowite, że on nie wyszedł z gry, według mnie. To, że on nie wyszedł z gry, to jest dla mnie samo w sobie zwycięstwem. Ja potrafię wyjść z gry, kiedy dostanę Ruta i Grant mi zginie. Panda znowu, nie. Panie Pando, pan potrzebuje piąty poziom, żeby tutaj coś działać. Hipogryfy, 3 na gargi, w sumie tego niszczyciela jednego, ale 4 hipogryfy. Zaraz będzie sieć i te hipogryfy nic nie zrobią. Dobra, padnie. Ładny coil. Jest tutaj staw teleportacji od pandy, ale tutaj panda, nie no, piąty poziom potrzebowałaby. Prawie zginęła naga, ale nawet gdyby zginęła, to by nie miało większego znaczenia już w tym momencie. Fokusowany leash, ale leash dostaje coila. Na malerangu nie ciężko go trafić i jeszcze uratować bohatera w taki sposób. 52 supplya versus 69, nice. I co? No i kurczę, powolutko kończymy grę. Prawdopodobnie zaraz wchodzimy do gry numer 3. Mapa numer 3 również będzie map pickiem ze strony Moona. Ciężko. Ciężko będzie wygrać BO5, będąc 2-0 w plecy. Ale są takie szanse. Widzieliśmy już w przeszłości, jak niektórzy gracze byli w stanie wygrać, mimo tego, że przegrywali dwie pierwsze gry. Coil niestety nieuratowany. Ale to już giną ostatnie niedźwiedzie. Nie ma niedźwiedzi, więc nie ma niczego, co by tutaj było dobrą kontrą na findy, a findy, jak wiemy, już teraz bez problemu poradzą sobie tutaj między innymi z driadami. No i co? No i tyle. Pan Moon jeszcze w grze siedzi, ale na pewno zdaje sobie sprawę z tego, co tu się wydarzyło i może myśli już o następnej grze po prostu. Tak nieraz jest. Że mimo tego, że gracz wie, że już jest 100% GG, bo to jest 100% GG, tego się nie da wygrać, to i tak ten czas, który tutaj ma, korzysta, znaczy wykorzystuje w taki sposób, że myśli, ok, co mogę zrobić w następnej grze. Aha, papa. GG. To co, panie i panowie? Match point dla 120. Mapa wybrana przez Moona. Czy uda mu się wygrać 3 mecze z rzędu, żeby wygrać Best of 5? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Pierwsza gra, totalna dominacja 120. Druga gra zapowiadała się dobrze dla Moona, ale niestety ten jeden duży błąd, który kosztował go hunterski i archerkę, nie wspominając później o straconym bohaterze, przesądził o tym, że po prostu no 120 musiał tylko domknąć grę.
Proszę bardzo, mamy zagranego łowcę demonów. I teraz to, co chcemy zaobserwować, bo mówiliśmy o tym w grze numer 2. Łowca demonów prawdopodobnie jest skontrowany przez Undeada właśnie tym mocnym pushem, którego widzieliśmy w grze numer 1. Zobaczymy, czy to samo wydarzy się w tej grze. Tego jestem ciekawy. Creepowanko, oczywiście, za pomocą drzewca. Skautujące ogniki. Sprzedane prawdopodobnie będzie TP. Ogniki porozstawiane. 3 ogniki na mapie. Każdy w innym punkcie. Akolita próbuje tutaj troszeczkę pograć z AI creepów. W miarę to wyszło. Archerka sobie to skończy creepować na spokojnie. I co tutaj kombinuje nasz nieumarlak? I będzie coil? Tak jest, ale Wisp wysadzony. Dobra robota, Moon. Dobra robota. Demon Hunter, zagrany Immolation, creepuje sobie. 2 przedmioty. Z obydwu wyciągano oczywiście wartość. Rękawice żwawości, opończa inteligencji. W momencie, kiedy gramy Immolation, jest spokojitemem. Normalnie jakbyśmy grali samo spalanie, to byłby useless przedmiot, a w tym przypadku daje nam jakiś value. Wykupiony diadem arystokracji, do tego jeszcze dostał pierścień doskonałości. Czy ten pierścień jest doskonały? Nie wiem. Ja bym go tak nie nazwał. Osobiście wolałbym tutaj dostać taki przedmiot jak Moon, czyli albo opończa, albo rękawice niekoniecznie. Ciżemki też nie. Może płaszczeni? Nie wiem. W sumie ten pierścień nie jest taki zły, jak teraz dokładnie to przemyślałem. Szkoda, że tu nie ma Wispa, który mógłby się zająć tymi wszystkimi szkieletami. Zaraz będzie drugi poziom na Demon Hunterze, przepraszam, na Dekaczu. Jest łuczniczka, która tutaj troszeczkę dodaje obrażeń. Coraz mniej many na Demon Hunterze oraz Dekaczu. Mamy manę jeszcze na jednego coila, ale jeżeli będzie level up, to będą dwa. Tak jest. A nie, dostał Manoberna chyba przed chwilą, prawda? Tak jest. Nie, rzucił coila, przepraszam, on rzucił coila. Rzucił coila. Rzucił coila. Baza, tutaj rzućmy sobie okiem, co się dzieje. Stawiane 2 studnie. Tutaj łuczniczki, które cały czas próbują śledzić wojsko nieumarłego gracza. Demon Hunter, który kupił kostur teleportacji i próbuje tutaj zrobić creepjacka. Czy się uda? Wątpię. Nie! Minimalnie się nie udało, biedaku Moon. Biedaczku. O, dobrze, zesnajpiony ghoul, ale otoczony bohater. O, tego ghoula uda się zabić, łuczniczki będą w stanie. Dispel. O, nie! Mój Boże, Moon! Matko jedyna. Matko jedyna. TP trzeba robić, bo mu zginą marczerki. Moon, TP! Dobra. O, co? Uratuje wszystkie? Lo, nie, ta zginie, ta zginie. Ona zginie. Ta zginie. Zginie czy nie zginie? Biegnie deka? Biegnie. Madasta? Madasta. Chowaj się. To. Oj, szkielet dobił. Szkielet dobił. Szkielet dał radę. Zaatakował wojska graczy. Ładnie uratowany ghoul. Niestety stracony pradrzewiec, który będzie służył ogólnie do creepowania, ale niestety już do tego Mungo nie będzie mógł wykorzystać. 2 razy pradrzewiec wiedzy. Nie widzimy jeszcze te 3, ale to dlatego, że trzeba kupić bohatera. Jest zagrana morska wiedźma. Uuu, jakie creepowanko! O nie! Dobra, nie ma many.
O nie, zabrał kamień many! A nie, to DH, który przerzucił kamień many na nagę. Myślałem, że tego. Sorry, myślałem, że złapałem dekacza. Dekacz ma tutaj miksturę uzupełnienia, uleczenia. Ojej, takie małe rzeczy mają znaczenie. W sumie o tyle dobrze, że kamień many został zabrany. Dobra, spoko. Bo gdyby stracił ten kamień many, to by była tragedia, a tak, no, o tyle dobrze, że ma kamień, prawda? Mamy ze strony tutaj Undeada te trzy Charlon Stadele w budowie, ziguraty kolejne, rzeźnia, produkowane biesy, czyli findy, od elfa mamy tak, te trzy, przygotowywanie się powolutku, bo nie będzie na niedźwiedzie, wskrzeszony bohater, creepowanie kolejnego obozowiska. Wisior energii. Ciekawe, czy sobie zostawi, czy sprzeda. 100 many, piechotą mi chodzi, tym bardziej do takiego bohatera jak Lish. Ej, to wygląda jak push. To będzie push. Frenzigule? To będzie push. Tak, to będzie push. To będzie push. To będzie ten sam push, który wygrał grę numer 1, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, grę numer 1. To jest ten sam push. Tak, to będzie ten sam push. Mhm. O, dobry item. Dzwonki plagi. Świetny przedmiot. Może troszeczkę pomoże się wybronić. Zobaczymy. Puste studnie, ale są już niedźwiedzie. Można wyleczyć sobie Demon Huntera. Demon Hunter ma też miksturę uzdrowienia, wyleczenia. 500 punktów życia przywraca, więc będzie można stankować pewną ilość obrażeń bez większego stresu. Łowca demonów ma trzeci poziom mana burn, oczywiście na poziomie drugim zagrany. Będzie palona mana na morskiej wiedźmie, tak jest. Deka wykupił itemy, widzieliście? Kupił szpony i chyba kupił rękawice żwawości. Czyli to jest all-in, on all-inuje to grubo. Jest staw, jest. Jest TP. O mój Boże. O mój Boże, 30 punktów życia miał w momencie, kiedy kliknął TP. No i nie no, to jest GG. Znaczy, dobra, 4 niedźwiedzie będą. Spokojnie. Spokojnie, panie Caster. Spokojnie. Nowa? Nie, chain dobił. Chain dobił. Jaki przedmiot? Fisher energii. Dobra, będzie polowany na pierwszego niedźwiedzia. Niedźwiedzia będzie może razie czego ratować za pomocą kostury ocalenia. Zabita łuczniczka za pomocą nowy. Jest użyty kostur ocalenia. Mamy teraz cooldown. Trzeba uważać na Demon Huntera. Nie możemy go w razie czego ratować za pomocą kosturu. Fokusowany niedźwiedzie. Niedźwiedź na szczęście został zmikrowany. Drugi niedźwiedź, który jest na frontline, musi naprawdę uważać. Zaraz zginie. Nie ma możliwości go uratować. Niedźwiedzie się leczą. Próba sfokusowania tutaj niszczyciela za pomocą łowcy demonów, ale niestety, no kurczę, nie ma wystarczających obrażeń. Tak mi się przynajmniej wydaje. Naga poziom drugi, 49 chłopa versus 43. Zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o supply po stronie Undeada. Zestafowany Demon Hunter. Nie ma w ogóle życia, 92 punkty życia. Co to jest przy takim puszu, jeżeli chodzi o Undeada? Po prostu Undead znowu przyjdzie, zaatakuje, wygra i tyle. Kolejna gra, w której Undead przychodzi i zabija po prostu elfa w bazie. 3-0, 120. Wróg zaatakował wojska.
Właśnie tego się spodziewałem. Właśnie tak myślałem, że meczyk skończy się właśnie wynikiem niestety 3-0 dla Andedziora. Więc tak.